Szanowni Państwo, drodzy rodacy w kraju i za granicą, pragniemy złożyć Państwu życzenia błogosławionych, pełnych zdrowia świąt wielkanocnych. Niech w sercu każdego z nas zagości pokój, nadzieja, jedność i braterstwo. Tegoroczna Wielkanoc jest inna. W wielu polskich domach przebywają uchodźcy z walczącej o wolność Ukrainy. Ufamy, że życzliwość i serdeczność, z jakimi zostali przyjęci, będą obecne również przy świątecznym stole, przynosząc im ulgę i pocieszenie. Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypominają o wydarzeniach, które dały początek chrześcijaństwu, głoszącemu, że każdy człowiek jest naszym bliźnim i zasługuje na pomoc, a szczególnie osoby opuszczone, ofiary agresji i niesprawiedliwości. Wierzymy, że światło zwycięży nad mrokiem, że prawda, dobro i braterstwo zwyciężą nad złem. Dlatego niech te święta będą dla nas czasem nadziei i wytchnienia, otuchy i pokrzepienia. Niech rodzinna atmosfera tych dni doda Państwu nowych sił. Pamiętajmy jak co roku o polskich zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. Dzięki nim pielęgnujemy więź między pokoleniami, przywołujemy dobre wspomnienia i sprawiamy radość dzieciom. Gorąco pozdrawiamy osoby troszczące się o to, aby Wielkanoc była spokojna i bezpieczna. Dziękujemy żołnierzom, przedstawicielom służb i formacji oraz wszystkim, którzy pracują i pełnią służbę w święta. Szczególne podziękowania kierujemy do społeczników i wolontariuszy, którzy niosą pomoc osobom ciężko doświadczonym przez los, również w ogarniętej wojną Ukrainie. Drodzy Państwo, raz jeszcze prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń wielkanocnych. Spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego.